chcemy stworzyć cykl takich dyskusji każdy miesiąc w drugim wtorku miesiąca. Dzisiaj prelegent, czyli człowiek, który zagali dyskusji, jest pan Krzysztof Popotowski, który pracuje dla Przeglądu Katolickiego. I temat naszych rozważań dzisiaj będzie, czy warto być Polakiem. Forma tego cyklu, tego spotkania będzie mniej więcej następująca. Ja poproszę pana, żeby w ciągu 20 minut, może pół godziny wypowiedział się, a później będzie dyskusja przez następne 40 minut. Po czym jeszcze oczywiście można zostać i porozmawiać, prawda, one on one, jak się mówi. Proszę bardzo. Tak. Zwierzyłem się pewnej patriotycznej damie, że chcę publicznie rozważać, czy warto być Polakiem. Powiedziała: to dobre pytanie, musi pan tylko udowodnić teraz, że warto. A ja wcale tak nie uważam i nie zamierzam bronić tak wątpliwej tezy. Chcę tylko przedstawić argumenty za i przeciwko pozostawaniu w polskości. Jeżeli polskość potrafi, niech się broni sama. Jeżeli nie umie uzasadnić swojego istnienia, siebie samej, niech zginie. Przecież nie chodzi o to, żeby być Polakiem, ale o to, żeby być człowiekiem. A być Polakiem jest bardzo niewygodnie. Wciśnięci między dwa największe narody Europy, stanowimy przeszkodę w ich wzajemnej fascynacji i bufon dla ich nienawiści. Ta gra sprzecznych odczuć odbywa się na naszych plecach, a co gorsza, nie ma końca. Gdyby nie Rosja, która przeszkadza rozrostowi niemieckiej potęgi, prawdopodobnie bylibyśmy już zgermanizowani. Germanizacja byłaby z pożytkiem dla naszego poziomu cywilizacyjnego i kultury humanistycznej. Gdyby nie Niemcy, które wstrzymują rosyjski imperializm, zostalibyśmy już zrusyfikowani. Być może z korzyścią dla głębi naszej duszy, choćby to wiązało się z pewną stratą cywilizacyjną. Rewolucja bolszewicka wprowadziła do tej gry toczącej się od stuleci nowy element. Polski pisarz o proroczych uzdolnieniach Tadeusz Konwicki uważa, że gdyby Rosja poprzestała w 1917 roku na rewolucji lutowej, burżuazyjnej, to byłaby dzisiaj krajem demokratycznym, kulturalnym i bogatym o tak ogromnej sile atrakcyjnej, żeby nas wchłonęła bez pomocy knuta. Na szczęście komunizm powoduje wyrodnienie sił twórczych i odrażający porządek społeczny Związku Radzieckiego zapobiega naszej dobrowolnej rusyfikacji. Na wolnym rynku kultury wartości polskie, moim zdaniem, stoją niewysoko. Świadczy o tym olbrzymia emigracja ostatnich 200 lat, którą wywołała nie tylko nędza kraju i represje państw zaborczych. Od początku państwa polskiego mogliśmy spodziewać się chyba niewiele więcej. Jeśli nasi pierwsi władcy sprzed 1000 lat w ogóle myśleli o przeznaczeniu narodu, to chyba mogli sądzić, że był nam sądzony los Czechów, czyli solidna drugorzędność na peryferiach łacińskiej Europy. Tę spokojną perspektywę zakłóciła 500 lat później Unia z Wielkim Księstwem Litewskim, która dała nam wielkość pod berłem dynastii Jagiellonów i zmusiła w konsekwencji do rywalizacji z Rosją. Po jagiellońskim wątku naszej historii została nam ambicja za duża dla małego narodu. Nasze dzisiejsze wewnętrzne udręki są ceną ówczesnego wyniesienia. Nasza dzisiejsza śmieszność
jest skutkiem minionej powagi. Na postronnym obserwatorze Bączka musi sprawiać wrażenie Czechosłowacji, skrycie marzącej o wskrzeszeniu światowego imperium, ponieważ 500 lat temu Praga czeska była jedną ze stolic Habsburgów, nad których dzierżawą nie zachodziło słońce. Być Polakiem jest dzisiaj więc zajęciem raczej niepoważnym. Komu nie udało się wyemigrować przed 15 rokiem życia, kiedy charakter zaczyna kostnieć, komu nie udało się wyemigrować później, w momencie startu kariery zawodowej, komu w ogóle nie udało się wyemigrować i musi w Polsce żyć, mieszkać i myśleć, ten powinien sobie określić, przed jakim stoi wyborem. Czego ma się wyrzec, by zachować tę niezbyt chcianą tożsamość? I musi jasno odpowiedzieć sobie, czy Polska warta jest ofiar, jakich od nas żąda. Jaki mamy wybór? Jest to wybór między sowieckim niewolnictwem, a dziwaczną, trochę pokraczną tożsamością świadomą własnego kalectwa. Władze komunistyczne nawiązują do tradycji pierwszych polskich królów Piastów, żeby wytracić antyrosyjski wątek jagielloński. Chcą narodową frustrację ciągle kierować przeciwko Niemcom. A przecież Polska piastowska nie istnieje bez związków z Zachodem i Kościołem Rzymskim. Nie można tradycji piastowskiej przesadzić na grunt bizantyjski. Nie można średniowiecznych dokumentów łacińskich przepisać cyrylicą, a pierwszych polskich królów katolickich przechrzcić na prawosławie. Piastowska Polska socjalistyczna jest więc wewnętrznie sprzeczna. Obecny kryzys Polski w swoich najgłębszych źródłach jest skutkiem rozdarcia naszej świadomości na dwa kręgi kulturalne. Zachodni krąg indywidualizmu i wschodni krąg z despotycznym państwem w centrum wartości. Polska Ludowa mogłaby uniknąć kolejnych kryzysów politycznych, gdyby była konsekwentna, gdyby konsekwentnie wymordowała starą inteligencję kultywującą tradycję niepodległości, gdyby zniszczyła Kościół, gdyby skolektywizowała rolnictwo, gdyby na stałe wprowadziła masowy terror państwowy i na w ten sposób zrównanym terenie wystawiła jakąś efektowną socjalistyczną satrapię. To dzieło wykorzenienia z kultury Zachodu mogłaby jednak przeprowadzić tylko Armia Czerwona w latach 40., kiedy wkroczyła do Polski w pogoni za Niemcami. Byłoby to ze strony Rosji zbyt jawne pogwałcenie umów z zachodnimi aliantami. Związek Sowiecki był wtedy na to za słaby. Natomiast polscy komuniści, a zwłaszcza ich wykonawcy, zbytnio przesiąknęli zachodnimi ideami, które mieli zniszczyć. A więc zapał oprawców był połowiczny. Tego zapału starczyło na zrujnowanie świata wartości, ale zabrakło na uprzątnięcie terenu i budowę czegoś nowego. Po 40 latach rządów komunistycznych krajobraz ideologiczny Polski przypomina odbudowę miasta według sprzecznych planów. Plan oficjalny wykonuje się z biciem werbli za dnia. Natomiast drugi robi po cichu nocą. Jeden plan wznosi fasady, drugi wzmacnia fundamenty ruin z nadzieją na przyszłą, prawdziwą odbudowę. Żart historii polega na tym, że często ci sami ludzie pracują w obydwu ekipach. Ci natomiast, którzy odmawiają grania podwójnej roli, roli dziennej i roli nocnej, zostali nazwani ekstremistami z prawa albo z lewa, zależnie od planu odbudowy, któremu chcą być wierni. Tak więc Polska Ludowa wegetuje pomiędzy Wschodem i Zachodem, nie mogąc konsekwentnie przystać do nikogo. I nie da się o własnych siłach rozstrzygnąć tego pata.
Co więcej, stan półistnienia lepszy jest od jedynego, realnego się rozwiązania przez przyłączenie do Związku Sowieckiego. W rezultacie mamy za mało sił, żeby żyć, za dużo, żeby zdechnąć. Jeśli życie prawdziwe wyczerpuje się w powszechnej krzątaninie i powszechnej udręce, a rytualny frazes pozbawiony semantycznej wartości unieruchamia i zastępuje myśl wszelką, sowietyzacja jest spełniona, pisze Leszek Kołakowski. Nazwę już mamy. Dla wcielenia w życie tego ideału już pod ciemnej gwiazdy brakuje tylko wszechwładzy frazesu bez znaczenia. A dziedzina frazesów wcale się nie pokrywa ściśle z kulturą oficjalną, gdzie zdarza się prawda. Podobnie po stronie opozycji widoczne są przyczółki sowietyzacji, jeśli oznacza to tandetę plus postępowe kłamstwo. Ze strachu przed bolszewizmem jedni Polacy chowają się za maski marksistów, natomiast inni grają rolę szczerego patrioty albo rolę przyjaciela ludu, albo dobrego katolika. Jednak w rzeczywistości ciągnie nas, jak myślę, gdzie indziej, ciągnie nas ku nadziejom i klęskom człowieka cywilizowanego, prometejskiego władcy natury, kosmopolity i mieszczucha. Ciągnie nas do Ameryki. To skryte marzenie łączy prorządowych obywateli, naród i opozycję. Niestety nie można sprawdzić doświadczalnie, na ile są wolne nasze wybory ideowe, to znaczy, na ile są zgodne ze skłonnościami własnego charakteru. Możliwy jest tylko intymny eksperyment wyobraźni. Wolimy nie myśleć, czy każdy z nas w wieku 18 lat, przed wyborem zawodu, zgodziłby się na przyszły bieg swego życia, gdyby ten bieg przewidział. Czy nie wolałby jednak rezygnacji z polskości, a więc w konsekwencji odrzucenia swego albo marksizmu, albo populizmu, patriotyzmu, katolicyzmu i tak dalej. Pytanie jest drastyczne, eksperyment okrutny, ale wydaje mi się konieczny dla zachowania wewnętrznej równowagi, jaka przystoi każdemu, kto pragnie być poważny. Myślę, że z tej próby wyobraźni wyszłoby obronną ręką paru świętych, garstka masochistów i trochę ludzi obdarzonych nadmiarem sił witalnych, których im nie żal przeznaczać na długi marsz pod prąd historii. Mało jest w Polsce ludzi naprawdę poważnych, ponieważ suwerenność duszy wymaga od nas gotowości na męczeństwo albo skłania do skrajnego cynizmu. Obie te postawy, postawa Michnika i postawa Urbana, są bardzo trudne, ponieważ wymagają nadludzkich wyrzeczeń. Tym dwóm kategoriom osobników można wierzyć, że w roli Polaków czują się dobrze. Męczennik i kanciarz to najbardziej autentyczne u nas sposoby bycia. Jest jeszcze wielka rzesza ludzi żyjących poniżej progu świadomości, którzy niewiele rozumieją i niewiele wiedzą. Ci zachowują naturalność dziecka. Reszta coś udaje, a w najlepszym razie ciągle szuka własnej formy. Gdybyśmy przyznali przed sobą, że jesteśmy nieautentyczni, że jesteśmy wrzuceni w role, które są nam obce, mniej byśmy się męczyli, wiedząc, że to tylko gra. Wiele naszych udręk przypisalibyśmy roli, a nie własnemu człowieczeństwu. Wiedząc, że to tylko gra, moglibyśmy grać dobrze, wczuwając się nie więcej niż trzeba dla efektu, niż trzeba dla obrony przed sowietyzacją. Sowietyzacja oznacza rozkład organicznych form życia i zanik zdolności do samodzielnego istnienia. A więc godzi w najgłębszą, nie zawsze uświadamianą, w najgłębszą potrzebę bezpieczeństwa. I występuje tu ciekawy konflikt między potrzebą bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa naszej wewnętrznej istoty.
zbydlęcenie powiększa bezpieczeństwo skóry, ale niszczy człowieka od wewnątrz. Wielu ludzi nie godzi się na wygody ciała kosztem duszy, czy jak nazwać ten byt zasadniczy. W ten sposób objawia się boski pierwiastek w człowieku, który system sowiecki zabija myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zabija ów pierwiastek boski swoją filozofią, propagandą, praktyką i apatią, którą wpaja. Jak już powiedziałem, najpoważniejszymi ludźmi w Polsce są męczennicy, najszczerszymi ludźmi są hochsztaplerzy. W obu wypadkach margines społeczny. Reszta gra rozmaite role. W zasadzie może zagrać prawie każdą, byle antybolszewicką. Ostatnio gra się u nas w nowe średniowiecze. W naszym kraju załamała się ideologia postępu. Prawdopodobnie upadnie również na świecie. Jeśli ta prognoza się nie spełni, zostaniemy w tyle, gdzie jesteśmy. Jeśli prognoza okaże się trafna, uzyskamy zaszczytne przodownictwo. Świadomość tej, pożal się Boże, szans jest pożyteczna dla morale narodu. Załamanie cywilizacyjne Polski można spogrążyć w naszych własnych oczach. Byłoby to groźniejsze w skutkach od upadku gospodarki, ponieważ godziłoby w poczucie sensowności bytu. Dotąd czerpaliśmy zapał z nadziei dogonienia, a z początku nawet przegonienia kapitalistycznej cywilizacji Zachodu. Niestety już widać, że trwale wypadliśmy z wyścigu. Mogłaby nam pomóc już tylko globalna katastrofa, która cudem by Polskę oszczędziła. Ale tego pragnąć nie należy, ponieważ Polska nie jest warta świata. Pogoń za cywilizacją w radzieckich formach ustrojowych jest bezcelowa. To zadanie jawnie niewykonalne, a więc nie może być podstawą światopoglądu. Pewne sukcesy Niemiec wschodnich na tym polu wynikają z pomocy Niemiec zachodnich, mniej lub bardziej jawnej czy ukrytej. A już Czechosłowacja pogorszyła swoją pozycję w randze państw europejskich sprzed rządów komunizmu. Z kolei przykład węgierskiej reformy, ostatnio kulejącej, wydaje się zbyt niebezpieczny do powtórzenia w naszym buntowniczym kraju, ponieważ wierzę w to, że państwo duże jak PRL, zamożne jak Węgry, niepodległe duchem jak Polska, przeszkadzałoby w radzieckim parciu na Zachód. Obawiam się, że w strategii Kremla kraj ma być przejezdnym bagnem na drodze czołgów do serca Europy. Ma być i ma taki pozostać. Jeśli moje podejrzenie jest słuszne, to zostaliśmy skazani na wieczne zacofanie. Z narzuconej socjalistycznej cywilizacji braku musimy więc wydobyć jakieś wartości. Oczywiście nie w dziedzinie pomysłów technicznych, to nie mamy nic własnego, poważnego do powiedzenia. Wymyślanie czystych i oszczędnych technologii, czym ostatnio zajmuje się świat, również wymaga wyrafinowania technicznego. Nasze pomysły w tym zakresie mogą być na poziomie udoskonalania koży i krosna, które Gandhi doradzał mieć każdemu Hindusowi. Koza i krosno nadają się na symbol pewnej postawy. A właśnie w dziedzinie symboli i postaw możemy być twórczy. Sądzę, że potrzeba nam chrześcijańskiej reinterpretacji kultury i życia społecznego. Z taką reinterpretacją i dowartościowaniem ubóstwa być może pogodziłby się naród. Spontaniczna wera ludowa jest faktem, o którym nie mogą wątpić najbardziej sceptyczni intelektualiści. Jest ona siłą społeczną, która potrzebuje głębszego wyrazu. W najskromniejszym wypadku ta wiara może być inspirującą konwencją językową, chociaż tyle. W naukowym opisie rzeczywistości nie mamy nic własnego do powiedzenia z braku technicznego zaplecza nauki. Natomiast stoi przed nami otworem dziedzina wyobraźni.
racjonalne myślenie naukowe w naszych warunkach musi być wątłe, ale myślenie symboliczne, właściwe teologii, nie napotka żadnych nieprzezwyciężalnych przeszkód. Wielowarstwowy obraz symboliczny, który ujmuje jedność wiedzy świadomej i podświadomej, ma wielką siłę wyrażu, która przewyższa siłą oddziaływania czysto racjonalne ujęcia i ma też symbol teologiczny, nie mniejszą zdolność fascynacji. A przecież właśnie na tym polega rola kultury, żeby swoimi fascynującymi treściami pobudzała w nas energię do życia i nadawała życiu kształt. Chrześcijańska nauka społeczna wskazuje inne cele niż podbój natury i nieograniczona konsumpcja. Zbliżanie się do naturalnych granic wzrostu być może zmusi świat do ideologicznej przebudowy, tak jak nas do tego już zmusiło osiągnięcie ustrojowych granic wzrostu. Naszą specyfikę kulturalną musimy więc określić wobec innej wartości niż materialne władanie naturą. Tak to chcąc, nie chcąc, w chrześcijaństwie dojrzeliśmy nadzieję. Powstają jednak palące pytania. Jakim sposobem myśl wyrażona w nieempirycznym języku, jakiego to języka używa teologia, jakim sposobem taka myśl może wpływać na rzeczywistość? Kto ma przystosować formy chrześcijaństwa do świeckich struktur społecznych i intelektualnych, które zawładnęły światem współczesnym? Kto ma dokonać chrześcijańskiej reinterpretacji kultury w Polsce? Polskie duchowieństwo na pewno temu zadaniu nie podoła. Polscy księża, pochodzący przede wszystkim ze wsi, nie lubią, a nawet boją się swobodnego myślenia, w czym ich utwierdza naturalny konserwatyzm Kościoła. Powrót inteligencji do wiary, co się ostatnio wydarzyło, odbywa się więc po ciernistej drodze. Poprzedni prymas, kardynał Wyszyński, napisał kiedyś tak. Żądając od Kościoła postępu, pamiętajcie, że postęp w Kościele nie oznacza nowość, ale świętość. To nie bezpłodna, ustawiczna dyskusja, produkcja słów, gonienie za nowością, podważanie wszystkiego, co było i jest, ale osobista świętość. A świętość zaczynamy od samego siebie. Chcecie być nauczycielami całego świata? Zostańcie świętymi. Odrobina szlachetności powinna pouczyć, że nie wolno burzyć w innych wiary, nadziei i miłości. Zamiast szarpać więzy z Bogiem i Kościołem w duszach braci gadulstwem i zwątpieniem, sami powinniśmy tę więź nawiązać przez modlitwę, żal za grzechy nieprawdy, przez spowiedź, pokorne uznanie popełnionych błędów. Jest to program bardzo trudny. Dla wielu po prostu niemożliwy do przyjęcia. Żąda przecież odrzucenia współczesnej zasady kultury jako wolnego rynku pomysłów. Ale wcale nie daje namacalnej pewności, że taki wybór jest trafny. Wcale też nie gwarantuje utrzymania pozycji zawodowej zdobytej produkcją obrazów i słów. Lecz oto w Polsce zaszło coś niezwykłego. Nie ma drugiego kraju, w którym tak wielka część elity umysłowej zwróciłaby się w stronę chrześcijaństwa, a to wskutek klęski Solidarności. Negujący wszelkie autorytety intelektualiści akurat w naszym kraju przyszli do świątyń po fizyczne bezpieczeństwo, ale i po sposobność legalnego protestu, ale i po myśl wyprowadzoną z trwałego fundamentu moralnego, jakim jest Ewangelia. Przyszło ich tylu i tak znakomitych, że mogłoby stworzyć formę nowoczesnego światopoglądu religijnego. Wierzę, że pilnie potrzebnego współczesnemu człowiekowi. A może jestem w błędzie? Może religijność potrafi się ostać
tylko pod osłoną świetlistej mgły niedomówień. Może w Polsce nie wolno dociekliwie pytać, co znaczą pobożne słowa. Może sens polskiego katolicyzmu obrzędowego polega na podtrzymywaniu nadziei za wszelką cenę i na przekór faktom, po to, żeby ludzi godnie przeprowadzić przez życie do grobu, pomimo poniżeń niewoli. Chyba są przesadne nadzieje pokładane w polskim Kościele, który przecież nie może być radykalnie lepszy od własnego tworzywa społecznego, to jest od narodu. Nie ma więc podstaw oczekiwanie po naszym kraju genialnej syntezy katolickiej. Skoro w przeszłości nie wyszły stąd wielkie doktryny, nie wyjdzie taka i teraz. Nasza towarzyskość wywołująca pogardę Dostojewskiego, grzanie się własnym ciepłem jeden od drugiego, trwanie wokół najprostszych symboli, może właśnie na tym polega rola przedmurza chrześcijaństwa, leżącego na drodze azjatyckim hordom, prącym do serca Europy. W finale roku 1984 George'a Orwella, umęczony przez policję miłości bohater, pokochał wielkiego brata. Pokochał naprawdę. Podobnie udręczony przez historię Polak, pokochał Boga. Kapłan i policjant wiedzą, że bóstwo poznaje się w cierpieniu. Wierzymy więc w Boga. Uwierzmy, że wierzymy, a nam wynagrodzi. Polakiem warto być tylko pod jednym, jedynym warunkiem, że Bóg naprawdę istnieje. Jeżeli Boga nie ma, Polakiem być nie warto. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam Państwa do dyskusji. Ciekawy temat. Okej. Proszę bardzo. Nazywam się Głodowski. Troszkę wykład był chaotyczny, więc wobec tego moje te uwagi też będą się trzymać z jakiegoś logicznego łańcuszka. Chciałbym zacząć od tego, że samo nazwanie tego zebrania tytułu, czy warto być Polakiem, jest troszkę nieszczęśliwe, bo ja nie wybierałem tego, że mnie spłodzą w tym narodzie. Osobiście wolałbym może być w innym narodzie, ale ja tego nie wybrałem. Czy w jakim sensie, nie wiem, Pan ten tytuł dał, czy warto być Polakiem. Teraz już po doświadczeniach, przypuśćmy ostatnich 70 lat, trzeba być tym Polakiem. Bo w ogóle urodziłem się Polakiem i niestety nic nie zmienia. Chyba że zmienimy w ogóle definicję narodowości, to wtedy możemy sobie przeskakiwać, jak szukać kwiatka na kwiatek i raz powiedzieć, że ja na polskiej łące tam jakieś pyłki z kwiatka biorę, to znowu gdzieś na niemieckiej. Niektórym się podoba Rosja, to na rosyjskiej. Według mnie problem polega na tym, że jesteśmy w ostatecznej fazie niszczenia polskiego narodu. I to nie tylko przez sowiecką Rosję, bo carska Rosja to robiła to mimochodem. Jej celem nie było zniszczenie narodu jako takiego. Ona chciała go, to też było niszczenie, zrusyfikować. Natomiast obecnie jest naukowe niszczenie człowieka bez mordowania, bo Stalin już odkorkował i już tych wielomilionowych mordowań nie ma w tej chwili. Natomiast Sowieci chcą nas zniszczyć jako człowieka, nie zabijając. Zostawią ciało i my takie dwumożne bydle. I cała rzecz według mnie jest w tym, Pan mówi o inteligencji, że jej nie mogłoby mordować. Według mnie w czasie II wojny światowej hitlerowskie Niemcy i bolszewicka Rosja już dokonały tego dzieła, bo osobników takich jak ja, czy Pan, czy tu jeszcze parę osób w tym wieku już niedługo w ogóle nie będzie. Ja też jestem jedną nogą w futerale i tylko patrzę, jak przejdę na tamtą stronę. Cała rzecz w tym jest, co zrobić z nową warstwą, która się potrzeba do tego, że jest warstwą inteligencką. A to, jak ja obserwuję,
30-latków i 40-latków, to jednak oni mają dosyć wyraźne rysy na mentalności spowodowane tym, co się tam w tym PRL-u dzieje. Pan na początku powiedział, że zdecydować się, czy zostać Niemcem, czy Rosjaninem. Jeżeli by już do tego doszło, że musimy taką decyzję podjąć, to ja osobiście wolałbym być Niemcem, bo przypuśćmy, ja czy moje pokolenie byłoby trzeciej kategorii Niemcem, a już te następne to by dochodziły do pierwszej. Natomiast w Rosji to byłby zawsze i wyłącznie gnój. I na to nie ma wyjścia. Więc taka decyzja chyba jest jasna. Ale może uda nam się jeszcze popracować nad tym, żeby się uratować między tymi dwoma molochami. Przy czym ten zachodni już nie jest molochem, dostał się tylko ten wschodni. Przy czym ja chciałem zauważyć, tu może ktoś... Edukacja i kultura. I można powiedzieć, że człowiek, bo jeszcze pierwszy jednoletni, który skończy gimnazjum czy uniwersytet, zostawić jego tak jak jest i niech on sam sobie w ogóle robi wobec sobie co chce. O polskość, jeśli ktoś czuje się Polakiem z wychowania, z kultury, to o polskość musi, patrioty z Polaka, to musi jednak dołożyć wielkiego wysiłku, żeby to Polsko nie tylko utrzymać, ale rozwinąć. My na przykład jesteśmy w ogóle Amerykanie z konieczności, ale czujemy się Polacy dlatego, nie dlatego, że pamiętamy w ogóle miejsce urodzenia, tylko po prostu wychowano nas w tej kulturze, przyjęliśmy ją i wierzymy ją i walczymy. Posłałem dzieci do polskich szkół, kupując polską gazetę, polską książkę, chodzę sobie tutaj, to jest tylko polskie, skromne, małe, ale podamy wysiłek, żeby tą polskość nie utrzymać, ale rozbudować. Druga teza w ogóle pańska, na przykład powiedzenie, że Polska zyskałaby cywilizacyjnie, gdyby Niemcy ją przygarnęły i po paru pokoleniach, gdyby Niemcy przygarnęły Polskę pod swoje skrzydła, to po paru pokoleniach Polski by nie było. Więc nie ma mowy o tym, że Polska by, czy Polacy zyskaliby w ogóle jako Polacy w oparciu o kulturę i cywilizację i militaryzm i ekspansjonizm niemiecki. Tak samo w ogóle, mówiąc o rosyjskim w ogóle, Polacy jako naród nie mógłby się uratować na przestrzeni jednego czy dwóch wieków w ogóle jako naród o własnej kulturze, o niezależności kulturalnej, jeśli mówię prawda politycznej, bo Rosja za silnym jest nie tylko, że kulturalnie ekspansyjnym państwem, ale militarnie i po prostu z eksterminacyjnym wobec podejściem do innych przeciwnych wobec i kultur i narodów. Można mam dopełnić, bo ja chciałem powiedzieć co o tej inteligencji. A mi zgrządzi dyskusję. Niech pan pozwoli, trzy zdania. Dosłownie. To co ja powiedziałem o inteligencji, że jej nie ma, trzeba wziąć z poprawką. Jest ta nowa inteligencja świadoma zagadnienia. Niestety na 30 milionów ludzi jest jej tak mało, że nie wiem czy się uda to zrobić. Proszę. Może by odpowiem panu, nie na wszystko zresztą. Mówi pan, że gdyby Polacy byli przegarnięci przez Niemców czy przez Rosję, to by jako naród nie przetrwali. Oczywiście, ma pan rację, nie przetrwaliby jako naród. Ale też ja nie rozważałem przetrwania narodu, czy też rozwijania narodowości w sobie, ale rozwijania człowieczeństwa. To jest przecież pierwszy problem, który postawiłem w tym. Nie chodzi o to, żeby być Polakiem, ale chodzi o to, żeby być człowiekiem. Jeżeli coś nam przeszkadza w człowieczeństwie, odrzucajmy to. Teraz tak. Nie zgadzam się z tezą pana Jaworskiego, że Kościół i inteligencja straciły na wzajemnym zbliżeniu. Nie straciły, na pewno nie straciła inteligencja, trochę ludzi się nawróciło, trochę ludzi się poprawiło, ja do nich należę i bardzo sobie cenię, to nie czuję się wcale zubożony, wręcz przeciwnie. Kościół polski, który żyje jak pod kloszem w uwielbieniu narodu, spotkał się z paroma rogatymi duszami i paru księży znalazł się w paru trudnych intelektualnie sytuacjach. Przypuszczam, że dało im to do myślenia, być może z korzyścią dla ich poziomu umysłowego.
Być może, jeżeli taka sytuacja, jaka teraz trwa, utrzyma się trochę dłużej, być może te nawrócenia i to ta reorientacja chrześcijańska będzie głębsza i wtedy można będzie mówić chyba już tylko o korzyściach. Pytanie, czy warto być Polakiem, czy jest równorzędne pytaniu, czy warto być Holendrem albo Belgiem. Nie, to nie jest pytanie równorzędne, ponieważ Holender jest zadowolony z tego, że jest Holendrem i ma powody ku temu. Natomiast Polakowi jest być Polakiem jest bardzo trudno, ponieważ no, przywołany święty Gombrowicz przecież już ten problem rozważał na wszelkie sposoby. Jednak być Polakiem to jest bardzo specyficzna sytuacja, więc jest to sytuacja niestety anachroniczna. I ona już taka chyba trwale pozostanie. Tak mi się na razie wydaje. No i to nie są pytania równoważne. Natomiast, że pytanie, czy w ogóle takie pytanie ma sens, czy warto być Polakiem, to pan mi taki zarzut postawił, że to jest w ogóle bez sensu. Jest to ukryta, jest w tym pytaniu jest ukryte inne pytanie, znacznie bardziej bolesne. Czy nie zmarnował pan życia, urodzony jako Polak? Oczywiście, nie tylko ja. Dziękuję, na razie. Tam dziękuję. Pan doktor, ponieważ ten referat wydaje mi się, że ma założenia dosyć satyryczne, to opiera się na satyrycznej selekcji zarówno historii, jak i doświadczeń. Wydaje mi się, że byłby wskazany, aby przedstawiono jakiś koreferat, który by starał się te sprawy w innej perspektywie, ponieważ myślałem, że pan traktuje to humorystycznie w pewnego momentu, ale pan traktuje to serio. Proszę pana, przedstawił pan sprawy, tylko wyjątkowo koncentruje się na idealizacji Zachodu jako alternatywie. Krótko. Ten Zachód w I wojnie światowej, proszę pana, zostawił światu 18 milionów ofiar. W II wojnie światowej ten sam Zachód, przedstawiciele tego samego Zachodu, 52 miliony ofiar. To nie sumiki. Ja specjalnie podkreślam to, aby odwrócić państwu odczucia satyryczności, które pan przedstawił. Ten świat, ten sam Zachód dał nam trzech monsterów, nie wiem jak w Polsce się mówi, ogromnych Franco, który prawda zabił 2 miliony swoich rodaków, Mussolini i Hitler. To są właśnie także część wyrośli z demokracji zachodniej. Z demokracji, bo Hitler tak został wybrany głosami. Manipulował pójdzie, został wybrany w demokratycznych wyborach. No nie był pan naznaczony. No więc proszę państwa, proszę pana, wydaje mi się, że prowokacja tego rodzaju wymaga jakiegoś przeciwstawienia. A tym przeciwstawieniem jest fakt, że właśnie człowiek, znów posłuży się patetycznym przykładem, ostrym, takimi mocnymi farbami. Człowiek, który właśnie jest syntezą 5000-letnich, prawda, popykań i jest wielkim zapotrzebowaniem dla współczesnego świata, dla 750 milionów katolików na całym świecie. On nie jest zlepkiem różnych kultur. On jest właśnie syntezą tego, co właśnie Polska w swoim cierpieniu, w swoim doświadczeniu i swoim, prawda, alternatywach politycznych czy moralnych ukształtowała. Przyjeżdża, prawda, do Ameryki, wszędzie jest witany w Afryce jako człowiek, który coś na tym jakiejś wartości. Ja cenię Gombrowicza i cenię w dalszym ciągu Gombrowicza. Ale sam dał mu odpowiedź odpowiednio. Tak zwany Maluczki, prawda. Ta perspektywa Maluczki, którą wszyscy sobie nosimy, już została przed kompromisem zdefiniowana przez Freuda. Nieadekwatność, prawda, polskiej kultury i tak dalej, tak dalej. Jego kultury każdy z nas sobie nosi. Więc proszę państwa, wydaje mi się, że tego rodzaju prowokacje, jak pan przedstawił, manipulacje cytatami, out of context, jest oczywiście doskonałym satyrycznym przedstawieniem sprawy. Ale w perspektywie, jeśli pójdziemy ubar dwór, prawda, w malowaniu naszej tożsamości,
to mamy, niech pan pomyśli, że w Ameryce możemy wybrać tożsamość ze 165 mask. Społeczeństwo, amerykańskie społeczeństwo jest społeczeństwem plemiennym. Mamy 164-165 grup etnicznych, które się kurczowo trzymają. Wysoko. Tak jest. Hiszpanie mają 26 grup. Słowianie, ma pan naprawdę Ukraińców, Białorusiów i Rosję i tak dalej. Tu nie ma Ameryki w jakimś takim pojęciu, jak pan by chciał idealizować, przeciwstawić Polonii. Jest oczywiście 10 miliona Polonia, która ma swój zespół marzeń. Wydaje mi się, że ta satyryczność, którą pan chciał nam zaproponować, ma troszeczkę upokarzający ton. Ja przynajmniej to odczułem. I dlatego proponowałbym właśnie koreferat w przyszłości tego rodzaju. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym odpowiedzieć na to od razu? Czy poczekamy jeszcze? Poczekamy, bo ja nasza chłoną emocje. Sens psychoanalityczny, jaki zaproponował pan Kłodzianowski, jest rzeczywiście ciekawy. Ale jednocześnie wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dużo rozmaitych problemów wrzuconych. Być może nawet za dużo, jak na jedno zebranie. Pominę może drobne sprawy o tym, czy wartości kultury polskiej stoją niewysoko. Być może tak, być może nie. Jak nie ma się w skali dobrej, porównawczej, trudno powiedzieć. Podobnie jest to naszą solidną drugorzędnością na peryferiach łacińskiej Europy. Tego nie wiem po prostu. Wydaje mi się, że kultura polska ma jest jakoś atrakcyjna, potrafi jeszcze innych przyciągać. Ale chciałbym się skoncentrować może na czymś innym, mianowicie powiedzieli coś takiego, że stoimy przed wyborem między sowieckim niewolnictwem a pokraczną tożsamością. Sowieckim niewolnictwem. Oczywiście można ten status, w jakim jesteśmy, określać jako zniewolenie przez Sowietów. Ale dlaczego nie powiedzieć na przykład, że przed nami stoi wybór między bezpośrednią sowiecką okupacją, a dążeniem do niepodległości. Oczywiście wtedy możesz powiedzieć, że to jest znowu frazes i tak dalej. Ale jednocześnie zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Mianowicie to, co żeś ty powiedział o tym, że w naszym myśleniu jest jakiś fatalizm. Fatalizm także się wiąże z jakimś jego. Ja bym powiedział także i w naszym. Fatalizm wiąże się jakoś z frazesem. Z tym, że w ostatnich czasach ja odczuwam, że to jest, że obok fatalizmu poddaństwa mamy także i pewnego rodzaju fatalizm niepodległościowy. Inaczej mówiąc, lokowałbym te refleksje, które tutaj przedstawiłeś, jako refleksje w pewien sposób wynikające z tego, co się działo i dzieje w kraju. Po stanie wojennym, po wprowadzeniu stanu wojennego, dominujące ugrupowanie opozycyjne, dawniej zwane lewicą laicką, a później to trudno powiedzieć, dość często przyznawało się do tego, że nastąpił kryzys myślenia lewicowego, że właściwie nawet tacy ludzie jak Adam Michnik w tym przypadku nie potrafili powiedzieć, co dalej robić. W tym czasie jednocześnie stan wojenny trochę to przyspieszył, zaczęły narastać bardzo silne grupy niepodległościowe, bardzo silne, jeśli chodzi o polskie realia. Wydaje mi się, że od tamtego czasu w kraju, bo na emigracji to jest sprawa już znana, to jest kontynuowanie tego, co zdarzyło się z Polską w 1939 roku, jest ten fatalizm także niepodległościowy. Trudno się z tego wyrwać. Owszem, bardzo trudno. Nie jestem przekonany, czy akurat twoja recepta jest w tym przypadku trafna. Męczeństwo, świętość, teologia. Być może w tym jesteśmy dobrzy, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten zwrot inteligencji ku Kościołowi w
moim przynajmniej odczuciu, ma także, może być tłumaczony także inaczej. Kościół jest instytucją niezależną. Gdyby Kościół zaparł się idei niepodległości, inteligencja zaparłaby się Kościoła. I chociaż o tym się w kraju nie mówi z różnych względów, to wydaje się, że coś takiego zachodzi. Czy mamy szansę na niepodległość, czy mamy szansę na bycie nowoczesnym narodem, czy mamy szansę bycie normalnym narodem wśród tych innych państw rozwiniętej cywilizacji? To jest zadanie nas wszystkich, zadanie także i tego pokolenia, bardzo trudne. Skala opresji gwałtownie rośnie. Jednocześnie bez uświadomienia sobie tego i bez nakreślenia programów walki o te podstawowe polskie cele, będzie bardzo trudno to osiągnąć. Dziękuję. Pytanie? Można jeszcze? Najpierw tu, potem tu. Ja bym chciał wrócić do tego, o czym mówiłem, a trochę nasz prelegent załatwił to jednym zdaniem. Ja myślę, że to zasługuje na więcej niż jedno zdanie. Wróciłbym do zasadności samego pytania. Otóż zasadność tego pytania jest słuszna przy dwóch, moim zdaniem, bardzo silnych, jeśli nie aż tak silnych, że absurdalnych założeniach. Po pierwsze, ten fatalizm historyczny czy historiozoficzny, o którym mówiłem, zakładający, że sytuacja, jaka jest w tej chwili, trwać będzie ad infinitum. Drugie założenie, równie silne, to traktowanie społeczeństwa jako zbioru jednostek istniejących tu i teraz, a nie rozumienie społeczeństwa tak, jak na przykład ja to rozumiem, powiedzmy, za Burke'iem, że jest to swoista łączność między pokoleniami przeszłymi, istniejącymi i przyszłymi. Przy założeniu odwrotnym od twojego, a myślę równie zasadnym, to znaczy takim, że fatalizmu dziejowego nie ma, a jeśli historia nas czegokolwiek uczy, to uczy nas tego, że żadne imperium trwać wiecznie nie będzie, przynajmniej żadne do tej pory nie przetrwało od początku cywilizacji do dzisiaj. I jeśli traktować historiozofię z drugiej strony na miarę jednego pokolenia czy dwóch pokoleń, to wtedy takie pytanie oczywiście ma sens. Jeśli założyć inne założenia, moim zdaniem, tak jak wspomniałem, równie uprawnione, czyli brak takiej predestynacji, brak takiego fatalizmu i traktowanie społeczeństwa jako pewnego kontinuum, jako pewnej ciągłości, to wtedy mi się wydaje, że to pytanie jest zupełnie niezasadne, a jedyną racjonalną odpowiedzią na twoje pytanie jest swoistego rodzaju parafraza dowodu na istnienie Boga, bodajże Pascala, że warto zaryzykować, że to jest możliwe. Innymi słowy, że warto zaryzykować hipotezę, że Polska jako kraj, jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród mogą być primo nowoczesne w rozumieniu cywilizacji zachodniej. W każdym razie, że jest to cel, do którego dojść można. A po drugie, że może w takich warunkach dojścia cywilizacyjnie, przynajmniej do jakiegoś poziomu, do jakiegoś parytetu, że może wtedy stworzyć autentyczną kulturę, bo będzie mieć autentyczne warunki cywilizacyjne i materialne, w jakich będzie funkcjonować. Więc to tyle. Proszę. Ja bym dodała do tego jeszcze jedno pytanie, które w ogóle nie znalazłam tutaj. Czy warto być Polakiem, jeśli się nie jest, powiedzmy, katolikiem, albo jeśli się nie jest chrześcijaninem, bo jeszcze takich paru też jest. To raz. Po drugie, powiedzmy, zwrot do religii, do kościoła, czy nie należałoby też tego rozpatrywać jako uniwersalne zjawisko, które się zauważa na świecie, nie tylko w Polsce. Jakaś taka fala, która wydaje się płynąć, może nie jest tak powszechne albo od razu do zauważenia gdzieś indziej, ale niemniej jednak to się odczuwa wszędzie, nawet. Można? Proszę. Ja zacznę od tego, co pani powiedziała. Chciałem zwrócić uwagę na to, że chrześcijaństwo jako takie jest w nie mniejszym kryzysie dzisiaj niż Polska, Czechy czy jakiś tam naród. Poza tym, że należałoby w tej naszej dyskusji nie zamieniać wymiennie pojęć chrześcijaństwo i katolicyzm, bo to wprowadzi zamieszanie. Chrześcijańskich wyznań mamy sporo, przede wszystkim wschodnie i zachodnie.
musimy ściśle ustalić, pod które my podkładamy, żeby ta dyskusja miała jakieś podstawy logiczne. Poza tym 10 milionów Polonia, ten pan tam powiedział, to jest spitolenie chrabąszcza w Chitynek, mówiąc po warszawsku. Gdyby było 10 milionów Polonii, każdy dał po 10 centów, to Polski Instytut Naukowy nie mieściłby się w tym kurniku, tylko miałby odpowiedni dom w odpowiedniej dzielnicy Nowego Jorku. Nie ma 10 milionów żadnej Polonii. Jaka to jest Polonia, to proszę iść na Manhattan Avenue w tym Green Pointie i to każdy się przekona, co to jest ta dzisiejsza Polonia. Żadnych 10 milionów nie ma. To jest samo ukłonywanie się i prowadzące do błędu. To chyba tyle. A jeszcze jedna rzecz. Sowieci i Rosja. Z niewolnictwo ja bym łączył z Rosją, gdzie niewolnik mógł walczyć, jak wiemy, z historii i tak dalej, do rewolucji w końcu doszło. Natomiast w Sowietach jest zbydlęcenie, to jest zamienienie człowieka w północne zwierzę. To trzeba też oddzielić. Niewolnictwo to jest za mało. W Rosji nie ma niewolnictwa. W Rosji jest próba zniszczenia człowieka jako takiego. Może pozwolimy teraz na odpowiedź. Tak, proszę nie oczekiwać od tych moich odpowiedzi, wyczerpania tematu. Liczyłem na to raczej, że będę pilnym słuchaczem tego, co Państwo mają do opowiedzenia. No ale dobrze. Oczywiście ma Pani rację, Pani Anno, że takie pytanie też należy postawić. Czy warto być Polakiem, nie będąc katolikiem, nie będąc chrześcijaninem? Oczywiście tak. To jest dowód mojej pewnej prowincjonalności nadwiślańskiej, że na tym nie pomyślałem. Myślę, że w takiej prowincjonalności też by się trochę więcej znalazło. No ale no, macie Państwo prawdziwka z kraju, właśnie tak to nam wygląda. Tak, chrześcijaństwa też nie wolno utożsamiać z katolicyzmem, natomiast wydaje mi się, że właśnie polska inteligencja byłaby skłonna do takiego nieutożsamiania i do otwarcia się na chrześcijaństwo, do, jest na przykład widać wzrost zainteresowania prawosławiem w Polsce, protestantyzmem, więc to nie jest tylko zasklepianie się w kościele katolickim. Jeśli to takie trochę przymusowe braterstwo inteligencji Kościoła potrwa dłużej, może stanie się czymś głębszym i wtedy nastąpi otwarcie doktrynalne. Pan tutaj postawił mi zarzuty. Czy, proszę pana, to nie była intencja satyryczna tego, co powiedziałem. Jest to zapis, powiedziałbym, do własną krwią. Z moich własnych rozterek duchowych, po prostu, które tam odczuwałem, kiedy nad tym pisałem tam właśnie w Polsce. Forma była. Ale niech pani wierzy, że naprawdę tutaj nie ma żadnej fascynacji Zachodem. I to jest jakieś chyba nieporozumienie, może z mojej winy, ale przecież mówiłem, że o wyczerpaniu się ideologii postępu, która także u nas zaszła w Polsce, ale także i na świecie zajdzie, a więc wskazuje także na pewien kryzys Zachodu i rozwijałem tej myśli, bo już za dużo tych myśli byłoby. To nie można przeładowywać. Ale jestem daleki od zafascynowania się Zachodem, niemniej jednak społeczeństwo w Polsce, tu mogę być troszeczkę lepszy, taką fascynację odczuwa, bo przecież no, naprawdę jest się czym fascynować. A jeżeli pan uważa, że Zachód jest miejscem nie do wytrzymania, to o ile wiem, łatwo tutaj uzyskać paszport i można zawsze wyjechać. Więc z tego powodu bym też się nie martwił, będąc na pana miejscu. To chyba tyle na razie. Dziękuję. Proszę. Chciałem, żeby powiedzieć kilka zdań. Pokolenie w Polsce, które dźwigało na swoich barkach ciężar tak do rozrachunków, lata 45-56, to się nikogo nie chciało pytać, czy chce być Polakiem, czy mogę być Polakiem. Po prostu był walczył. A pokolenie, które teraz z Polski przyjeżdża, to nagle, czy warto, czy nie warto? Czy lepszy byt będzie tutaj, czy tam? Czy to chodzi tylko o byt? To jest może skutek tego, że wychowanie w Polsce Ludowej jednak i tam coś w głowach pozmieniało. Że może tak za dużo się myśli o materialnym bycie.
Nie wiem, czy to tylko pokolenie wychowane w Polsce, do którego się zaliczam, ale chciałem... Może i w świecie, ale w Polsce... Chciałem przypomnieć tylko, że pokolenie skamandrytów, które było wychowane jeszcze w tej innej Polsce, niereżimowej, niekomunistycznej, także zadawało takie pytania. Chociażby jeden z twórców tego instytutu, Jan Lepoń, pytał się, czy będzie można wiosną wiosnę niepolskę zobaczyć. I myślę, że to, co powiedział pan Kłowotowski, w jakiś sposób zwraca się do tej sprawy. Zamiast patriotyzmu odwołującego się do symboli pewnych, zapyta, że co to znaczy, żeby być Polakiem? Jakie szanse są, żeby w ogóle być Polakiem, żeby będąc Polakiem nie być jednocześnie partykularnym, nieautentycznym i tak dalej, i tak dalej. Takie same pytania zadał nie tylko Gombrowicz, bo przed Gombrowiczem był na przykład Stefan Żeromski, który pytał snobizmie a postęp, czy Polska może być taką Belgią. I właściwie chciał, żeby Polska wyzbyła się, jak pan Kłowotowski powiedział, nie wiem, czy to dokładnie cytuję, dziwacznej tożsamości spowodowanej nadmiarem ambicji, w zamian, żeby być normalnym narodem mieszczuchów. Tak, ale jednak pan ma trochę racji, dlatego nawet sporo racji, stwierdzając, że nastąpiła jakaś zmiana w postawach ludzi wychowanych w Polsce Ludowej. Wydaje mi się, że chyba mogę się domyślać, na czym ta zmiana polega. Mianowicie, w przeciwieństwie do pańskiego pokolenia, moje pokolenia i młodsze, otrzymały taką różnicę w wychowaniu, że w Polsce przedwojennej żyło się jakoś się żyło godnie. Biednie, tam gorzej, lepiej, ale z jakąś wewnętrzną godnością, tak przypuszczam. Natomiast bycie Polakiem w PRL-u jest ciągłym pasmem upokorzeń, sięgającym tak głęboko, że nawet ludzie świadomi tego poddają się temu niszczącemu upodleniu przez sowiecki typ cywilizacji. I to jest właśnie ta różnica, kiedy człowiek poczyna gardzić wszystkim, gardzić sobą, bo gardzi sobą, więc poczyna gardzić wszystkim. Nie przyznaje się do tego, ale odczuwa takie pokusy, staje się materialny, ponieważ właśnie te wyższe wartości są zabijane przez codzienne pasmo upokorzeń, przez codzienną niemożność. No oczywiście, ma pan rację. I kiedy tu wcześniej rozmawiałem z ludźmi będącymi od kilkudziesięciu lat na emigracji, którzy skarżą się na to, że to moje pokolenie i my z Polski Ludowej jesteśmy chamy. Oczywiście jesteśmy chamy i ja sam jestem takim chamem z PRL-u, dlatego że odebrałem to dotkliwe wychowanie komunistyczne będące pasmem ciągłych upokorzeń i podważania wartości w godność człowieka. Nie jest prawdą, że Polska całe 1000 lat była między dwiema potęgami. Gniewcy był 1000 lat, powiedzmy, z przerwą od Grunwaldu do Fryderyka Wielkiego. Rosja to właściwie pokazała się dopiero w XVII wieku. Za Batorego się pokazała w naszych stronach, aleśmy jeszcze wtedy dali radę. Dopiero pokazali się na widoku 1600. Ja też jestem wielkim dzieckiem PRL-u, które chciało bardzo podziękować panu Zarudzkiemu za wyprostowanie różnych ścieżek nieporozumień i za wyjaśnienie techniki pana Kłowotowskiego, który nam pokazał, jak mi się wydaje, bardzo zręczną robotę publicystyczną. Do tego, co pan Kłowotowski nam tutaj przedstawił, chciałam dorzucić jeszcze jedną alternatywę. Znamy mu tak świetnie, ale jakoś dość oczywistych powodów przemilczano. Mianowicie chciałam przypomnieć mundury porwany pukiel Europy i to, że właśnie Polska, Czechosłowacja, no w ogóle on jest jednak poza kategoriami narodowościowymi mundera i jest takim miejscem, w którym możliwy jest pewien żywy obieg wartości, które zasilają wyobraźnię społeczną i kulturę jednocześnie. I właśnie tutaj, zupełnie odmiennie, z tym dla mnie bardzo krzywiącym, gdy byłam w Polsce i czytałam ten tekst, z tego punktu widzenia odmiennie się rysuje chociażby obecność inteligenta w kościele. Chciałam teraz zapytać, dlaczego pan przemilczał Rundera? Jest to jedyna opcja na rzecz godności. Gombrowicz. Nie. Kondera. Ironicznie. Tak. Ironia tak. Po prostu trzeba zawsze zachować dystans wobec własnej roli. No, ja tak uważam. Mnie się wydaje, właściwie jestem tego pewien, to mówienie mi się wydaje, znaczy nie wiem, tak? Nie mam zdania swojego.
że jesteśmy świadkami bardzo poważnego kryzysu judeo-chrześcijańskiej kultury i cywilizacji, która 2000 ostatnich lat kształtowała Europę, a za nim cały świat. I najpierw trzeba to ustalić, jak, w jakim stanie jest ta kultura i cywilizacja, żeby móc potem rozpatrywać nasze polskie sprawy na tym tle. Tu jeszcze to pan zupełnie drąży ten, że fatalizm taki narodowy w tym, co ja mówię. Ale nie wiem, czy to jest fatalizm, bo przecież zawsze będzie Rosja. Nawet jeśli upadnie Imperium Sowieckie, to Rosja pozostanie, bo to jest przecież 100 milionów ludzi o ogromnym ciężarze kulturalnym, a także jakoś cywilizacyjnym. Zawsze będą Niemcy i zawsze będziemy w polu przyciągania tych różnych sił. To nie musi przybierać, oczywiście proporcje sił między tymi dwoma narodami się zmieniają. Raz jeden góruje, raz drugi, wydaje się, że nie. Może Niemcy trwale przegrały, a może nie, przecież nie wiadomo, co się wydarzy. Może ta szala się odwróci i Niemcy znowu uzyskają jakąś dominację w Europie, która jakoś zmieni swój kształt, nie wiemy. Ale zawsze będziemy mniejszym narodem między dwoma narodami o ogromnym potencjale kulturalnym każdy, a jeden o ogromnym potencjale cywilizacyjnym Niemcy. Dobrze, to ja pozwolę sobie nieco uściślić, czy pójść dalej tym szlakiem, który mi się wydaje bardziej jakoś intelektualnie płodny niż ten, upierałbym się zdecydowany fatalizm, jaki pan przedstawił. A po pierwsze, wydaje mi się rzeczą zupełnie prawdopodobną przynajmniej, że po pierwsze może być tak, że Polska wcale z Rosją graniczyć nie będzie, a będzie graniczyć z Austrią i Litwą. To po pierwsze i to parcie kulturowe Rosji. Co na wschodzie słyszę? Daj Boże szczęście Chińczykom. A może Konfucjusz na wtedy życie. Więc może będzie tak, że będziemy graniczyć, jak już to nie, z Ukrainą i Litwą i to parcie kulturowe nie będzie aż tak bezpośrednie i silne. Po drugie, jeśli Rosja kiedyś, co też jest prawdopodobne, zakładając brak fatalizmu i zakładając pewien, przyznam się, optymizm dziejowy, będzie krajem demokratycznym i pluralistycznym, a na to jest dużo miejsca, przynajmniej w obecnych granicach Rosji, to wątpię, czy Rosja będzie aż tak kulturowo koherentna i tak stanowić będzie aż tak faktyczne zagrożenie. Jeśli wtedy, zakładając takie naturalne warunki, czyli jakiś pewnego rodzaju rynek idei, związany z tym oczywiście rynek materialny, jeśli wtedy polskość się nie obroni, no to będziemy mieć jakieś dziejową odpowiedź na pańskie pytanie.